Dzień dobry. Gościu XPN. Właśnie, Edyta Mojeścik. Dzień dobry. Przyjechałaś trochę z Trójwsi. Tak, nie trochę, tylko na pewno. Na pewno. Przyjechałam z Trójwsi. Tak, ale czasami coś też robisz w Bielsku, ale to zaraz. Tak, dokładnie. Właśnie, skąd jesteś? Konkretnie. Konkretnie z Istebnej, z Trójwsi Beskidzkiej, ale ze wsi Istebna. I tam już w szkole podstawowej zaczęłaś śpiewać. Już w domu zaczęłaś śpiewać i muzykować. Dokładnie tak. Co robi twoja rodzina, że tak cię zachęciła do tego śpiewania? U nas zawsze wszyscy śpiewali. Zawsze ta muzyka była. Wujek prowadził zespół regionalny przez chwilę. Babcia z mamą, z ciocią zawsze jakby to, ten śpiew i to wszystko pielęgnowały. Mój tata i rodzina ze strony taty też są umuzykalnieni. Każdy tam na czymś gra. Ciocia zresztą, siostra taty z wujkiem od bratem mamy współpracowała w tym samym zespole, więc zawsze ta muzyka była. Nie trzeba mnie było zachęcać do tego. I tak jakoś poszło, no właśnie szkoła podstawowa później też to jakby pielęgnowała i też nauczycielki mówiły, że tak, że to jest to, Edyta, to jest to, powinnaś to pójść tak, w tym kierunku. Tak, powinnaś iść w tym kierunku. Słyszałem, że w kościele nawet śpiewałaś i wszyscy płakali. Zastanawiam się, skąd dobiega ten głos anielski. To, tak, miałam wtedy 6 lat i nie było mnie widać zza ambony, było mnie tylko słychać, to był mój pierwszy psalm. Śpiewałam wtedy w takim małym chórku, to była schola. No a potem już, tak jak mówię, jakoś to poszło. Zresztą, szkoła muzyczna w tak, Wiśle. Tak, zresztą do teraz śpiewamy w kościele, też mnie można usłyszeć w istebniańskim kościele, więc cały czas gdzieś coś się dzieje. O, i można cię usłyszeć. Można mnie usłyszeć, tak. Śpiewasz z zespołem Strange głównie, tak? Tak. Jak się zaczęła wasza współpraca? Nasza współpraca zaczęła się tak, że my graliśmy jakąś próbę z innym zespołem, z kimś tam w Radiu Istebna, tam w naszym tym. I Artur prowadził sobie, przygotowywał się do audycji, którą miał prowadzić. I on widział tam nas za szyby i popatrzył na mnie i tak przyszedł tam, chłopaki, wiecie co, to chyba nie jest do końca ten repertuar, widzę, że Edyta tak ma trochę problem i tak dalej. I ja tak mówię, dzięki Boże, że się ktoś taki znalazł i powiedział, że to nie jest, bo faktycznie to nie był repertuar dla mnie. I on powiedział, słuchaj, no to ja ci podeślę parę kawałków, które ja mam i zaproszę cię do współpracy, jak będziesz chciała, no to możesz z nami zagrać, a jak nie, no to nie obrażę się. I tak się to zaczęło, że Artur faktycznie wysłał mi parę kawałków, potem powstała kolęda dla Radia Istebna, więc nagraliśmy i teledysk, i też nagraliśmy tą kolędę. No i tak zaczęłam grać ze Strange'em. I to już w sumie trzeci rok, czy dłużej? Tak, oficjalnie trzeci rok. Wcześniej jako gość też z nimi śpiewałam, więc można powiedzieć, że już tak ze 4 lata spokojnie minęły. No. I szykujecie jakąś niespodziankę? Tak, szykujemy. Możesz zdradzić trochę, co to będzie? Trochę tak, ale nie za dużo. To będzie nasze takie, można powiedzieć, pierwsze dziecko. Pierwsze nasza... dziecko Artura i Edyty. Muzyczne. Muzyczne, zespoł Strange, czyli płyta. Będzie płyta, no i nie chcę za dużo mówić, ale zachęcam do patrzenia, oglądania, kiedy ona się pojawi, a pojawi się za niedługo. Mamy już mało czasu, więc czas nas goni. Płyta z przeróżnymi kawałkami, bo my na samym początku graliśmy akustycznie. Wszystko później zaczęło ewoluować, że tak powiem. Weszły inne instrumenty, troszkę pomieszaliśmy skład i z akustycznego trio stał się tutaj duży band. No i tak jak mówię, będzie co słuchać. A teksty piosenek piszecie wy sami? Artur pisze teksty. Artur pisze teksty, Artur pisze też muzykę, ale on przynosi to i każdy wnosi później kawałek siebie, tak? Każdy daje tam, mówi, że jemu by pasowało to, solówki też. Nasz cudowny Witek, gitarzysta, wplata w to wszystko. Każdy ma jakiś tam udział, ja sobie też na swój sposób interpretuję, prawda? Ja dostaję tekst, wiadomo, że Artur jak ma napisać tekst dla kobiety, to też inaczej. On mówi... Ty to możesz troszeczkę zmienić, prawda? Tak, on mi daje tekst. Siebie jakoś tam. Tak, on mi daje tekst i mówi, masz, jak chcesz sobie coś z tym zrobić, to sobie z tym zrób. Zamysł piosenki jest taki, 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 chcę, żeby miała przekaz. No czyli jak w tekście tak jest... piosenki jest, wziąłem lutownicę i zacząłem lutować, to zmieniasz wzięłam. Wzięłam, tak. Tak? I jest tak. Wtedy ta piosenka. Aczkolwiek... Będzie ją można usłyszeć. Tak, dokładnie tak. Także o lutowaniu sobie to o lutowaniu, tak, dokładnie. To jest to zresztą dzisiaj
dzisiaj był taki przypadek, jeżeli chodzi o lutowanie. Miałam już dzisiaj kleszcze w rękach, miałam już dzisiaj akumulator, także... czyli faktycznie jest to coś, co lubisz, o czym śpiewasz piosenki. Dokładnie. To jest twoje życie, akumulatory i lutownica. Po co śpiewać o miłości, po co tutaj śpiewać o jakichś uczuciach, można śpiewać o lutownicy, o lutowaniu. Tak, jeżeli chcą Państwo, żeby Edyta naprawiła Państwa samochód, coś przylutowała, wylutowała, tak? Wymieniła akumulator. Tak, podaję numer. Tak, dokładnie. Proszę się zgłaszać. A co, masz problem z samochodem? No, taki mały. On jeździł, był super, ale tutaj... Czas przeszły, rozumiem. Czas przeszły w tym momencie. Nie wiadomo, co się z nim stało, aczkolwiek, tak jak mówię, trzeba, to trzeba. Tak ja jestem. Jak mama mówi, góralska krew płynie w tobie krew. Mój dziadek też był takim złotą rączką, on tam też wszystko sobie sam robił, więc mama mówi, ty masz coś we krwi z tych naszych genów i jak trzeba, no to trzeba. No i pięknie, ale śpiewasz też. Śpiewam. Mhm. No. Warsztaty na przykład z Grażyną Łobaszewską były z tobą, tak? Brałaś w nich udział. Pamiętasz, jak to wyglądało? To była śmieszna historia też, że w ogóle pani Grażyna, dla mnie to jest rakieta, dla mnie to jest taka osoba, ona pomimo tego, że już też głos miała, jaki i miała, i też naprawdę, pomimo, mogę powiedzieć, wieku, to dla mnie to była rakieta, ona weszła na tą naszą salę i powiedziała, zajęcia będą trwały półtora godziny, dlatego że ja palę co półtora godziny i jak będzie, nie mam czasu na to, żeby wam mówić wszystko od początku, sprawdzimy, czy potraficie oddychać. I się okazało, że nie potraficie oddychać. I tak, okazało się, że nikt ze śpiewających nie potrafi oddychać. Jedna dziewczyna coś tam potrafiła oddychać i pani Grażyna się jej zapytała, czy pływa. Okazało się, że tak, że pływa i stąd tutaj jej zdolność oddychania. Ale powiedziała nam, że w ciągu półtora godziny nie da się przekazać tego, co ona by chciała nam przekazać, ale powiedziała ważne rzeczy takie jak interpretacja, czyli zaczynamy piosenkę, my musimy wiedzieć, co my chcemy przekazać tej osobie. My musimy wiedzieć, o czym ta piosenka jest i dlaczego my ją śpiewamy i jakie jest przekazanie i co my chcemy dać temu słuchaczowi. Można śpiewać, tak? O lutownicy, można śpiewać o gotowaniu, można śpiewać o jajecznicy. Była taka piosenka. Była, nawet wygrała Idola. Dokładnie. Znaczy, przed jajecznicą chyba przed wygrała, jajecznicą, tak? Ale była piosenka, więc ona nam właśnie powiedziała to, że trzeba wiedzieć, o czym się chce śpiewać i co się chce dać tym słuchaczom. Potem powiedziała, że ważne jest to, żeby to też płynęło z serca, z głębi serca. No i to oddychanie, oczywiście, trzeba się nauczyć oddychać. Także proszę. Jeżeli chcą ktoś, Państwo również oprócz tego naprawienia samochodu, żeby Edyta zaśpiewała w basenie książkę telefoniczną, to myślę, że z odpowiednią interpretacją tak, jesteś w stanie jeżeli to Państwo zrobić. Chcieliby się nauczyć oddychać, to zapraszam. Też poddychajmy z Edytą. Tak, taki nowy cykl możemy stworzyć. Nowy cykl. Więc było naprawdę, było zabawnie, faktycznie. I dało Ci to dużo pewnie. Tak, dało, to były krótkie warsztaty, tak jak ona powiedziała, ale to dało dużo. Zresztą ona jest osobą, tak, która, od której my możemy naprawdę dużo się dowiedzieć i której wiedza tak naprawdę jest bardzo cenna. To było dawno, bo dość dawno, ale dzięki takiej możliwości tak, dużo, dużo to wniosło. A taki największy sukces muzyczny jesteś w stanie powiedzieć, pochwalić się? Ja wiem, że takie mało popularne, albo właśnie popularne w dzisiejszych czasach, żeby się pochwalić. Czy masz coś takiego, z czego jesteś bardzo dumna? Chyba jeszcze nie. Chyba jak jeszcze płyta wyjdzie, to będzie coś, czym chciałabym się pochwalić. I takim mogłabym to nazwać takim sukcesem, aczkolwiek ja nie uważam, że to jest mój sukces, tylko to jest sukces zespołu. Ale chyba nie mam. Jeszcze trzeba trochę, jeszcze trzeba i popracować, i trochę dążyć do tego i może za niedługo będę w stanie powiedzieć, że tak, to jest to, czym bardzo chciałabym się pochwalić. Do tego Cię życzę. Tak, ale żeby też rozwój cały czas się odbywał, to właśnie nie warto poprzestawać na tym jednym sukcesie, tylko się rozwijać. A byłaś kiedyś na tej scenie albo tutaj w ogóle w tym miejscu? Byłam. A co to była za okoliczność? To był konkurs Gwary. Właśnie, bo ty jesteś znawczynią Gwary Stybiańskiej. Nie jestem znawczynią, nie powiedziałabym tego tak, aczkolwiek u nas w domu też ta gwara była i się ją też pielęgnowało. I to był chyba drugi konkurs, który gwarowy... Jesteśmy w Coku, w Cieszyńskim Ośrodku Kultury, w Domu Narodowym dawnym, znaczy chyba też obecnie, zaraz się zorientuję. I tutaj
występowałaś. Tak, tutaj i ta gwara cały czas chyba jest u ciebie, bo tak, ty uczestniczysz w różnych też konkursach i mówisz. A mogłabyś coś powiedzieć tak po waszemu? Ja spróbuję zrozumieć coś. Informacja dla wszystkich oglądających. Tak, co bych nie była, łogważono. Tak, co by wieś u mnie nie opowiadała czego szpatnego. Myślę, że nie będzie opowiadać. Nie, myślę, że nie będzie. No, ja mam taką nadzieję. Zaczęło się to też w taki w sumie śmieszny sposób, bo Janko Macoszek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, napisał tekst i to on mnie zaprosił do tego, żebym wzięła udział w jakimś tam konkursie gwarowym. Zresztą w Katowicach, w Chorzowie wygrałam jeden z konkursów. I tam był pan, którego ja nawet nie pamiętam, ja też wtedy miałam 10 lat czy 11 i on powiedział, matko, przecież ta dziewczyna ma talent, ona powinna mówić tą gwarą, ona powinna jeździć na konkursy i tak dalej. I faktycznie pamiętam, że to był dla mnie taki sukces, już i gwara i wszystko. I potem występowałam też z tym tekstem Janka Macoszka. I to tak później zakiełkowało to, że te konkursy się przewijały i że się pojawiałam tutaj na tej scenie właśnie. I pojawiały się też nagrody. Pojawiały się nagrody. Tak. Ale nie tylko za gwarę i za śpiew, ale też zostałaś góralką roku, Miss. Jak wytłumacz, w jakich konkursach jeszcze piękności startowałaś? W żadnych innych konkursach piękności już nie występowałam. To w ogóle dużo, dużo rzeczy, które się właśnie pojawiały i działy. To były przypadki. Tutaj też było tak samo z Miss Góralką, bo to jest cykl, który się powtarza, bardzo lubiany u nas w Istebnej. To są dni Istebnej i zawsze są te wybory Miss Góralki. I rok wcześniej rodzina mówiła, bo to też jest, w ogóle pozdrawiam całą moją rodzinę. My mamy taki rytuał, można powiedzieć, że się spotykamy w domu rodziny mojego taty na kawę. Więc zjeżdżamy się, no i była jedna z tych kaw. No i ktoś tam, wujek, rzucił, że a nie, coś tam, Edyta, to ta Miss Góralka, co w tym roku wygrała, to nie, to ty tam musisz iść. Ja mówię, no wujek, nie, co ty. Pójdziesz w przyszłym roku, zapiszesz się i ten, zobaczysz. No i ja tak zapomniałam o tym. Nie myślałam w ogóle o tym, żeby w ogóle iść na tą Miss Góralkę. I w Goku mnie zaczepiła pani i mówi, słuchaj, mamy tylko 5 dziewczyn, potrzebujemy, no proszę, Edytka, przyjdź. No, no dobra, no to jak już tak, no to idę. I to była fajna przygoda, no bo ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że jakiś modeling i tak dalej. Dla mnie to była przygoda. Mogłam się ubrać w piękną suknię ślubną, tak? Każda dziewczyna przecież marzy o tym, żeby ubrać księżniczkową suknię. Ale ty chciałaś jeszcze tą lutownicę pod suknią cały czas. Lutownica po prostu nie musiała być, tak jest. Więc to była przygoda. Nie spodziewałabym się w ogóle, że tam jakiś sukces osiągnę albo coś tam się wydarzy, że to faktycznie wygram. Z dziewczynami się bardzo zżyłyśmy i też te próby wszystkie i tak dalej, to wszystko ja to brałam jako zabawę. Dla mnie to wszystko było fajną przygodą, że chodziłyśmy na próby, że musiałyśmy w butach na obcasie chodzić po scenie. Bo tak nie chodzisz na co dzień w butach na obcasie? No rzadko. Tak teraz... Czasami jak występujesz może. Tak, teraz jak praca, że tak powiem, jakiś tam dress code musi być, no to częściej, ale płasko, kierpce to są najlepsze buty, jakie mogą być do stroju. I taka zabawa, coś tam właśnie tutaj, ha, ha, hi, hi. Ja wyszłam na tą scenę, zaśpiewałam, bo tam trzeba było się przedstawić, powiedzieć, co się... Po istebiańsku? Tak, wszystko było gwarą, wszystko było gwarą. I tutaj znowu pozdrowienia dla całej mojej rodziny, która mnie wspierała. Oni oczywiście, jak wujek już powiedział, no ja ci mówiłem, że ty musisz iść do tego konkursu. Wszyscy siedzieli z przodu, wszyscy dopingowali. No i ja oprócz... Bo wygrałam Miss właśnie publiczności, więc publiczność tam wiwatowała. Podchodzi do mnie pan z prezentem, wręcza mi szarfę, mówi, zobaczymy się jeszcze raz. Okazało się, że prowadzący mówią, Miss Uśmiechu otrzymuje i znowu ja, więc otrzymałam Miss Uśmiechu. I on mrugnął do mnie i mówi, jeszcze się spotkamy. Ja mówię, no to Boże, co ja mogę dostać, Miss Warkocza, przecież ja długich włosów nie mam. No i tak dziewczyny zgarnęły inne różne nagrody, no i okazało się, że ja jestem tą Miss Góralką 2016, więc no dla mnie to był zaszczyt, naprawdę to był zaszczyt, że jednak ludzie docenili to i jury też to doceniło. Nigdy, tak jak mówię, nie spodziewałabym się, że ja będę miała coś wspólnego z modelingiem, z chodzeniem po scenie.
dla mnie to była zabawa i ja po prostu chciałam przekazać trochę tej naszej społeczności, trochę siebie dać, pokazać, że można być góralką, można to wszystko jakoś też połączyć. Tak, połączyć. Ale wiążesz jednak swoje życie kiedyś w przyszłości z muzyką bardziej, tak jak mówisz, prawda? Z tym modelingiem nie za bardzo. Nie. Muzyka. No. Oprócz tego, że znasz istybiański, to znasz też angielski, bo wiem, że pracujesz w szkole językowej, ale to... Można powiedzieć, że znam angielski. To znaczy, ja mam rodzinę też w Anglii, więc dla mnie ten angielski był taki... Mi się w ogóle język angielski bardzo podoba i poszłam na studia z filologii angielskiej, z których zrezygnowałam. Poszłam więc na kurs językowy, weszłam tam, żeby się zapisać na kurs, a wyszłam z pracą. Więc można i tak, pracę w szkole językowej, można cię odwiedzić. Można mnie odwiedzić. W Bielsku Białej, z tego co wiem. Tak, zapraszam do szkoły językowej Speak Up. Nie, to nie reklama. Po prostu mówisz po angielsku, tak? Po prostu, nie mówię po angielsku. Jak tam w Bielsku? Podoba ci się Bielsko, czy jednak nie zamieniłabyś miasta na swoją trójwieś? Nie zamieniłam. To znaczy, kiedyś popełniłam właśnie takie faux pas. Też w jednym z wywiadzie po wyborach Miss Góralki i powiedziałam, że chciałabym wyjechać, żeby faktycznie zaznać tego się od Miss Góralka. Odebrano mi wszystko, powiedziałam, że chciałabym wyjechać. Nie, teraz za każdym razem, jak wracam do domu, już nie mogę się doczekać. Zresztą Bielsko to jest też miasto. Tam przede wszystkim jest całkiem inna pogoda. Nie ma takich widoków, ja nie mam takiego pięknego, ośnieżonego widoku zza okna. Jak wracam do domu, no to wiadomo, wszystko jest takie, powietrze jest czyste, nie ma smogu, nie jest trzeba kawał być w maskach. Taty, tak? Tak, jest wszystko, co powinno być, jest. Więc ja teraz, wiadomo, to jest miasto, są możliwości, jest do wielu rzeczy blisko, prawda? Jak to niektórzy mówią, plusy dodatnie i plusy ujemne, żeby tutaj zażartować może kiepsko, ale proszę Państwa, naszym gościem, ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę, musimy kończyć, muszę Cię tutaj bardzo. Już niestety pożegnać, bo czas jest ograniczony. Oczywiście. Ale miejmy nadzieję, że się spotkamy na koncertach, odsyłamy do Facebooka. Dokładnie tak, zapraszam. Śledźcie, Państwa. Co tam Strange robi, wtedy to Mojeścik. I dziękuję za rozmowę. Edyta Mojeścik była naszym gościem i do zobaczenia na koncercie. Dziękuję bardzo.